Przed Sądem Okręgowym, 13. Zamiejscowym Wydziałem Cywilnym w Lesznie odbyła się pierwsza rozprawa z powództwa Beaty Kawki przeciw Łukaszowi Borowiakowi, Błażejowi Baraniakowi i Teatrowi Miejskiemu w Lesznie. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 5 lat. To był gorący kampanijny okres przed wyborami samorządowymi. 12 października 2018 roku prezydent Łukasz Borowiak zorganizował konferencję prasową, na której padły słowa zdaniem Beaty Kawki naruszające jej dobre osobiste. Chodziło o stwierdzenie, że miała żądać 400 tysięcy złotych za poparcie reelekcji Łukasza Borowiaka oraz o informację, że prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie i nagłośnienie tych kwestii w mediach. Adwokat Anna Franczyk dowodziła, że konferencja Łukasza Borowiaka z 12 października była pokłosiem oświadczenia medialnego Beaty Kawki z 9 października 2018 roku. Sędzia Małgorzata Sadowska zaproponowała przeprowadzenie mediacji. Strony przychyliły się do propozycji sądu. Zgodzili się na to pełnomocnik Beaty Kawki, mecenas Michał Łapok, pełnomocniczka Łukasza Borowiaka, adwokat Anna Franczyk, pełnomocnik teatru, mecenas Wojciech Dominiak oraz były dyrektor teatru Błażej Baraniak. W związku z tym nie odbyło się wysłuchanie informacyjne powódki i pozwanych. Na wniosek Wojciecha Dominiaka, który tłumaczył, że obecnie teatr nie ma nic wspólnego z wydarzeniami sprzed 5 lat, Beata Kawka wycofała pozew przeciw Teatrowi Miejskiemu. Beata Kawka zabrała głos, tłumacząc, że w całej sprawie pieniądze, czyli 100 tysięcy złotych, są tematem pobocznym. Zależy jej na przeprosinach. Myślałam, że mam do czynienia z dżentelmenami, mówiła przed sądem była kierownik artystyczna teatru. Sąd wyznaczył mediatora w sprawie, to Agnieszka Kozłowska. Zgodnie z prawem są 3 miesiące na przeprowadzenie mediacji. Kolejny termin rozprawy sąd wyznaczył na 24 czerwca 2024 roku.